No, jestem z powrotem. Nie wiem, dlaczego mi wywaliło z WOTA. Nie wiem, jaka była tego przyczyna. Po prostu wywaliło mnie na kopach. Czarny ekran się zrobił. Wszystko wygląda na to, że jest ok, także nie wiem, jaka była tego przyczyna. I prawdopodobnie się nie dowiem. Tutaj gościu już zaprasza do plutonu. Także możemy sobie popykać. Robi ten plutonik, czy nie robi? Jest, robi plutonik. Przyjmuje zaproszenie. Ja ósemeczka. A on czym chce grać? Oby nie dychy. Bo dychy to dla mnie będzie zabójcze o kredyty, jeżeli chodzi. No mam nadzieję, że teraz... No jedziemy z kolegą. Tam jakieś zgłoszenie do klanu było. No pojedziemy teraz sobie, widzę. Mam nadzieję, że mnie nie wywali znowu. Nie wiem, dlaczego mnie wywaliło z WOTA. Czasami tak się zdarza, że wywali cię bez przyczyny. Dostajesz koleżka sympatyczny. Dziesiątką gra. Bardzo dobry czołg. Gdzie jedziemy? Ja tutaj bym pojechał. Na prawo. Zobaczymy. Koleżka tam pojechał. No dobra, niech on tam będzie. Ja pojadę tutaj, bo ja lubię tutaj sępić. Z czego już chyba mnie dobrze znacie, że ja lubię tutaj sępić za skałą. O, już ktoś tam zszedł. No mam nadzieję, że teraz nie wywali. Ale witam was jeszcze raz zapaleni czołgiści. Witam was serdecznie. Tam coś jest. Tutaj ich nie ma w ogóle, z tego co tu widzę. Tam koleżka, o jest tu ładnie te 34. Był bynajmniej. Tam przejechał gościu. WZ-ka. Tą WZ-kę można by było skarać. Jest, ukarałem tą WZ-kę. No miałem problemy techniczne chwilowe, a nie wiem z czego to się wzięło. No wywaliło mnie z WOTA, no. Po prostu za fraki mnie wzięli i wywalili. Wargaming chyba mnie nie lubi. Tak po prostu bez przyczyny, no mnie wywalili. T30. Tam jeździ WZ-ka. Nie, to nie to. Myślałem, że jestem na dzikim zachodzie, ale się nie udało. Tu się gościu wycofa. A jednak się nie wycofał. Jakby się wycofał, to ja bym się tu zajął, koleżku. On się nie wycofa raczej. Tam jest coś. Jest, T30. On ma spód miękki. On nie wie nawet skąd ten strzał padł. No i on, gdyby oni się trochę wycofali, to ja bym tą WZ-kę przestrzelił, ale
Ja nie wiem, czy ja karty graficznej nie mam podkręconej od czasu testów i może od tego mnie wywaliło, od tego, że mam kartę graficzną delikatnie podkręconą. O, ten typ 59 tutaj szarżuje. Tam koleżka jeszcze się trzyma tą 110, aczkolwiek chapka, o, tu jest. Kurczę, przestrzelił mnie tą WZ-ką. Chapka mu niewiele zostało, koleżce tam z Plutonu, ale dzielnie sobie tam radzi, widzę. Ja troszeczkę tu przycofam. Ten z WZ-ką znowu próbował. Nie dał rady. Znowu przypilnuję. Ja go przestrzelę luwem bez problemu. Teraz. Troszeczkę gdyby podjechał. No oni chcą podjechać po tego koleżkę za wszelką cenę. Tam jedzie już gość ISU, 152 to jest niszczyciel. I tego niszczyciela, on będzie na mnie polował, ten niszczyciel. Jest. Patrzcie, kurde, co za strzał lipny. Gdzie to było, w płot? Gdzie to poszło, ja pytam tylko. Nie zdążyłem jeszcze przeładować. Ten WZ-ką mnie przestrzelił. To już podwójny strzał. Silnik trzeba tutaj. Jest, tą WZ-ką wyjeżdża. Nie, to jest ten, kurde. Tak, to jest ta WZ-ka. Dobra, trzeba to skontować i się modlić. Dobra, nie przestrzelił ISEN. WZ-ką przestrzelił. Ja go nie przewaliłem. Co mi pozostaje? Nic. Rozwalili mnie. No dobra, pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, nie? Oni są zajęci zadawaniem nowych premek. No na to wygląda. Aczkolwiek ja nie wiem, czy ja karty graficznej nie miałem podkręconej. Czy nie mam podkręconej do granic wytrzymałości. Bo ja robiłem ten test na tym nowym silniku. 27 tysięcy tam. Dostałem to nawet ładnie. A koleżka, zobaczymy jak gra. O, przecież zapomniałem o nim. On tu jeszcze się trzyma. Ten typ 59 na niego poluje. Aczkolwiek ja nie wiem, czy 110 nie jest lepszym czołgiem niż typ 50. A ten typ jest pełny. On ma pełnego chapka. A, nie przestrzelił. Dobrze. Dobrze. Nie przestrzelił jeszcze raz kolegi. Teraz 200 mało zabrała. Ładnie zjadli tego typka. A typ był cały. Bardzo ładnie rozegrane, kolego. Gratuluję tego rozegrania, bo to było dobrze rozegrane. On dwa razy się nie przestrzelił. Tam mało chapka ma ten AMX, ale musisz uważać na tego T26. Ten AMX jest do zrobienia. Do zrobienia jest AMX, tak. Aż nie trafiłeś go. A mało brakowało. Ale AMX jest do zrobienia i to na zimno. Czy ja mogę zaprosić do Plutonu? Kolega cię zaprosi. Ten Urbi99, bo on stworzył Pluton. On tutaj rządzi. On tutaj jest szefunciem. To on cię zaprosi. O, właśnie zginął szefuncio. Ale dobrze sobie radził. Dobrze, wychodzimy do garażu. Lista znajomych, oczywiście. Czekaj. Kto to chciał? Wysłałem zaproszenie do klanu. Przez przypadek. Odrzucisz. Odrzucę. Gdzie jest to zaproszenie do klanu? No już chyba zostało odrzucone. To nie ma problemu. Zaproszenie do Plutoniku się zgłaszam. To tutaj kolega Urbi, żeby zaprosił. To ja mu wyślę.
zaraz cię zaprosi koleżka sympatyczny. I pojedziemy, pojedziemy. Będziemy jechać. No właśnie, że już jest trzech teraz w plutonie. I to jest właśnie ten problem. Bo tutaj już kolegę otworzyłem. I będzie nas trzech, wiesz? Także... Ale wyślę jeszcze ciebie, jakby co. To zobaczymy, nie? Jak nie tamten kolega, to ty pójdziesz, nie? Patryk lubi wszystko, co ma koła i gąsienice z kołami na sztandze. Oczywiście. Łącznie z kołami na sztandze. To przede wszystkim koła na sztandze idą. Tutaj kolega mówi, święta przy kąpie i taka zmartwiona minka, a sam ogląda, sam tu siedzi. No właśnie, kolego. Kolego, właśnie. PZK, święta przy kąpie, co jest z tobą? Raz mi tam do stołu wracaj. No. Widzisz, tutaj kolega dołączył. Co tutaj się dzieje? Okej. Poszło, dobra. No to gramy. Na czym gramy? Ósemki. Gramy te premki tylko i wyłącznie. Tu zaraz coś się okaże, że nie ma ósemki. Ja nie wiem, czy to nie jest kolega ma ósemkę. Ja nie wiem, czy to nie jest ten sam skład, co był wcześniej. To chyba jest... to chyba jest ten sam skład. Zaraz będą podejrzenia o korupcję. Witam. Pokaż bicka. A co, myślisz, że spadłem? Co ty, bicek jest? No co ty, nie spadłem. Możesz teraz wracać i ogłosić wszystkim, że ja mam największego bicka w wocie. O! Wybuchy idą. Patryk, czy trenujesz siłowo w okresie noworocznym, czy robisz sobie odpoczynek? Dwa dni odpoczynku. No, graliśmy wczoraj plutonik. No przecież ja wiem, to ten dobrze wychowany koleżka, co mówi na mnie pan za każdym razem, to jesteś ty, nie? A za to jakbym oddał jeden strzał. No to mamy taki stały team już, widzę. Tam kolega tak ostro wyjeżdża na środek? No, koleżko, to może się źle skończyć. Tutaj można pod górę jechać, nie? Tutaj pewnie ten kolega Urbi to planuje, pod górkę podjechać. Tam, no to ja tam kiedyś ładnie kosiłem. Chyba T-34 tam fajną bitwę rozegrałem. Tam, gdzie właśnie koleżka stoi z Plutonu. Tam dobrą bitwę rozegrałem z tego względu, że T-34 ma dobrego cooldowna, nie? I tam właśnie stałem na tej górce i bardzo fajnie obniżałem. I tam powiem wam, że męczyłem esetkę. Esetkę całą zjadłem z 10. Bardzo dobra bitwa, pamiętam ją, tą bitwę. Musiała być dobra bitwa, jak ją pamiętam. W tej chwili oglądają 23 osoby. 23? No to już jest za dużo, to już jest stres. O, kolega chyba coś popił. Kolega chyba coś pije, albo po prostu takie motywujące teksty rzuca, albo jest na czymś mocniejszym niż alkohol. Dawajcie, do góry. Tutaj oczywiście ktoś używa takich słów.
niecenzuralnych, jak ja, kiedy jestem delikatnie poddenerwowany. Zapraszam na wspólny trening do Warszawy. Spoko, kolega. Jak kiedyś będę, to będę miał na uwadze. Tu coś będzie, czy nie będzie? Patrzcie, że tu nic nie ma. Chłopaki, tutaj jest normalnie wolność. Patrzcie, tam luwę. Ładnie przyjął za 430. Teraz już wiedzą, że ja tu jestem. Teraz już wykumali. Wyjeżdżamy tu. Ale ich, tu jest ich sporo, nie? Tam nie przybiłem gościa. No spróbuj, Ubi, tutaj przywalić. Spróbuj. O, wsadziłeś buta. Wsadziłeś tam kapcia. Wsadziłeś tam bucika. Widziałem i to ładnie. O, wsadź jeszcze raz. Ja wiem, że ty masz dobre oko chyba. Uważaj, bo... O, wsadziłeś znowu, ale mało. Mało wzięło, ale znowu kapcia wsadziłeś. Nie przestrzeliłem go. Ale nie powiem, nie powiem. Ty żeś tam przycelował raz. Uuu, wsadziłeś znowu bucika. Ten jest twardy, to jest twardziel. Chciałem mu po włazie, uważaj, bo ten... Ten jest jak maus twardy. I tam jeszcze jest luwa, nie? Z czego ty strzelasz? Z odłamkowych? Że ty tak mało odbierasz? Czym ty łoisz tam? Czym ty tam kamieniami do nich rzucasz, czy jak? Pod wieżę? Nie weszło. Nie ma opcji, ja tylko pociski tutaj tracę. Ale odpieramy, odparliśmy ten atak z góry. Nie wiem, czy zauważyłeś tutaj, koleżko. No teraz. Bok wieży. Jest, poszło. No, powiem ci, koleżko, że zagraliśmy tutaj. Zagraliśmy tutaj. Powiem ci, koleżko, sympatyczny, że podobasz mi się. Coraz bardziej. Znaczy, nie myśl, że wiesz. To są jakieś te, bo ja mam żonę, nie? Ale chodzi o to, że jak grasz, mi się podoba. No. Żebyś źle nie zrozumiał, nie? Bo wiesz, ja wiem, że teraz jest wszystko możliwe, nie? W tych czasach. O, luwę tam jest. Tam jest luwę, trzeba uważać. Bo wiesz, luwę jak przymierzy, ale ładnie odpadliśmy ich z górki, nie? Teraz luwę przyjmie w dół, jest za 418. Bardzo ładnie. Tam kolega na dole też sobie radzi, widzę. Jeszcze raz luwę. Wejdzie. Weszło za 500. Pięknie. O, uważaj, koleżko. Ja cię troszkę zasłonię. Skąd ktoś cię pociągnął? Z dołu czy z przodu? No, puśćmy tego gościa. To jest Polak. Nawet. Robert. Niech on pojedzie na pierwszy, bo on ma stówkę chapka. Ja w sumie też mam stówkę. Nadal przyjmujesz Winstrol. Przyjmuję mleko z piersi żony. Wbijam, biorę, nabieram szczykawkę. O, tam jest ten niszczyciel. Ładnie weszło. No chodź, kolego, chodź. Ja będę cię delikatnie zasłaniał, jak chcesz. Żeby on cię nie widział, bo ten niszczyciel... Tam jest jeszcze Object 704, wiesz? Także... Dobra, poczekajcie, ja tego koleżka tylko przybanuję. Chwileczkę, chwileczkę. Czytaj mnie. Czytaj mnie. Uczę się ciebie na pamięć. Ale poszło. Uczę się ciebie na pamięć. Wiem, że nie potrafię śpiewać, ale zaśpiewałem mu po prostu, bo... Wiecie, bo on tego potrzebował. Mówił, czytaj mnie. Ole, za 400 weszło. Pięknie, ale zagraliśmy bitwę. Podoba mi się to. Zobaczcie, jeszcze żyjemy. Ubi, ty uważaj tam na tego niszczyciela, bo on potrafi być, kurde, upierdliwym gnojem. Jest, zdjąłem go. Zdjąłem go, jak aż smród z niego poszedł.
ale fajnie, żeśmy to zagrali. Tiger 2 jeszcze tam śmierdzi samotnie w rogu. Co taki nabity przy tak mocnej redukcji? No wiesz, te sterydy, nie? Nabieram mleko z piersi żony, najpierw spuszczam do szklanki, później nabieram do szczykawki i wbijam w dupę, wiesz? Spróbuj, spróbuj. Na 100% nie będą ci cieli dupska w szpitalu. Spróbuj. Ładnie, ładnie, panowie. Aż zrobię przypineczkę. Bum. Pięknie, żeśmy to rozegrali. No, podobała mi się ta bitwa. Sprawdźmy wynik. No, ja tutaj ładnie zagrałem. Koledzy też nie słabo, też dobrze zagrali. Bardzo ładnie tu zagraliśmy, no. Bardzo ładnie. Ten koleżka tu ładnie zagrał, nie? Ten sympatyczny koleżka. T28. Zobaczcie. 3 koła. A ten jak pięknie zagrał. 4400. A odłamkowymi biłeś. No właśnie widziałem, że tam kurde tak. Jeszcze raz ta sama obstawa. No właśnie widziałem, że tak mało mu zabierałeś, nie? Ja mówię, co ty kamieniami go rzucasz? No widziałem właśnie, że chapka poszło. Ja ci tam próbowałem zasłaniać troszeczkę, wiesz? No Urbi, dawaj. Wybieraj coś porządnego. Wybieraj jakiś sprzęt. Uczę się ciebie. Czytaj mnie, czytaj. Ten był dobry. Czytaj mnie, czytaj mnie. Czytam cię, czytam cię. Czytaj mnie. Czytaj mnie całego. Dobra, bez śmiechu, bez żartów. Jedziemy. Poczekajmy 10 minut i on założy następne konto i znowu napisze, czytaj mnie. No, mleko z piersi blokuje. Blokuje mleko z piersi, bo jak wbijesz, wiesz, to jest naturalny hormon wzrostu, nie? Jak wbijesz w mięsień, to stary, rozrywa. Rozrywa po prostu. Parę miesięcy i wyglądasz tak jak ja. Masz taki progres jak ja po paru miesiącach. Tylko na mleko z piersi musisz uważać, bo to jest strasznie, strasznie androgenne, wiesz? Po tym bardzo mocno to po prostu do estrogenu konwertuje, wiesz? I bardzo może ci giną wywalić po tym. Jesteśmy na topce, ale gdzie tam kolega pojechał? Zobacz, on tam pojechał. Albo gramy razem, albo ja się w to nie bawię. Zobacz, tam koleżka sympatyczny pojechał. I co? Taki pluton, że się rozłączamy, niby razem tutaj gramy. To tak jak w tym filmiku o tej muszce zaraz będzie, no. Że jak wszystko w porządku, to brawo, brawo. Jak coś idzie nie tak, to zaraz wszyscy gadają, no. Tylko ja jestem za tym, żeby razem jechać. W plutonie to wtedy jak każdy buta wsadzi, to wiecie, to sporo chapka zejdzie, nie? Tak naprawdę możemy na raz kogoś zdejmować. Taką 7 to na raz byśmy zdjęli, jakbyśmy we 3 przyłożyli dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Bardzo ładnie. Tiger 112, no. Patek Jamedem gram, no dobrze. Dobrze, to ja ci ufam. Ja ci ufam. Ule, wsadziłem mu buta. Wsadziłem mu, bo wystawił. O dobra, niech wjeżdża ten. Komorzech. To jest chyba Polak też. No wjedź tam i wsadź buta jak chcesz, a ja za tobą pojadę. No, my tu możemy ich przełamać. Tylko żeby Tiger nie przełamie, dobra, my to mamy wygrane. Panowie, my to mamy kurde wygrane tutaj. Nikt, no, oni nas tu nie przełamią. Dawajcie, dawajcie, naciskajcie. Naciskajcie. Dobra, naciskać. Naciskać go.
Dobra, i tutaj T29 też można przycisnąć. On nikt mu nie pomoże. Nikt. Nikt. Nikt mu nie pomoże i nikt go nie pozna. Dobra. Uwaga tam na skorpiona G. Uważaj na skorpiona G, ale możesz go przycisnąć. Skorpion G tam stoi, uważaj na niego. Właśnie on chyba ci próbował przycisnąć. Tam arta chyba ciśnie gdzieś, bo są dwie arty, nie? Dobra, trzeba skończyć tego. Skończysz go? Skończ go jak chcesz. Z tyłu jest ten kurde paździoch obsrany. Dobra. Uważaj. No, on tu nas zajechał. To niepotrzebnie było. Na mapę nie spojrzeliśmy, wiesz? I ten obsraniec nas zajechał. On nie może tego robić. Ładnie. Bardzo dobrze, Ugbi. Działamy tutaj normalnie jak SWAT. Jak Navy Seals wchodzimy w nich. Dawaj. Jak Navy Seals w nich wchodzimy. Jak w masło w nich wchodzimy. No co tutaj robimy? Jedź tam, ale uważaj na tego obsrańca, co stoi tam na górce. Wiesz, który? Ten skorpion. A ten skorpion przebija, nie? On ma dobre przebicie. Ja nie wiem, co tu zrobić, wiesz? Z tego względu, że ten skorpion tam stoi, a tam jeszcze może być. Zobacz, że tam jeszcze jest ten drugi. A więc gdzie jest ten drugi skorpion, do cholery? Jak on jest ten drugi skorpion tutaj, to możemy mieć problem. Aczkolwiek pojadę za tobą. On był tu na górce. Teraz trzeba uważać. Już tu to trzeba uważać, bo on już tu może gdzieś być. Jest tam. Nie, to jest loretka, to jest arta. Ściśnij ją. Nie trafiłeś? Posuń się, posuń się. Aż kurde. Blokujesz, blokujesz. Dobra, zostaw mi ją. Dobra. Wrak pojechał. O, uważaj, jest skorpion. Jest skorpion. Jest, próbował mnie przebić. A, schował się. Schował się, ale on ma mało chapka. O, tam jeszcze ktoś bije. Jeszcze ktoś bije z daleka. Tam jest. T25. Trzeba tu podjechać i tego skorpiona zmienić. On ma. O, już ktoś go zmienił. On miał bardzo mało chapka. Tam jeszcze jest. Jest, już zszedł. Dobra, ten niszczyciel niemiecki. M12 to jest arta. No, ładnie, ładnie, żeśmy tu rozegrali znowu. Jest jeszcze tutaj. O! Dobra, pilnuję gościu. Chciał mnie przebić. Panie, weszło mu. Podjadę trochę bliżej. Rozgarnę. O, skorpion. To jest jeszcze jeden skorpion tam. Skąd on bije, ten skorpion? Dobra. Skąd ten skorpion bije? Tam z górki? No, bije ten skorpion. Bije, bije. Tam z przodu. Patrz, on mnie widzi. Ja go nie widzę, on mnie widzi. Ja trochę przykątuję. On ma dużą penetrację tym skorpionem. Nie trafiłem. Muszę się schować. Nie trafiłem znowu. On też mnie przebił. On będzie miał problem, żeby mnie przebić. Przebiłem, ale pięknie tam wjechali nasi. Bardzo ładnie. Pięknie to było rozegrane. No panowie, bardzo dobra bitwa. Pięknie to było rozegrane. Podobało mi się to. Wchodziliśmy w nich jak w masło. Patrzcie, stalowa ściana, ogień skuteczny, kuloodporny, zwiadowca, strzelec pancerny. Odznaka mistrzostwa drugiej klasy. Mistrzostwa drugiej klasy. I teraz zobaczymy statystyki. 1800, 1200. Bardzo ładnie robiliśmy. Bardzo ładnie to zbieraliśmy. Cudownie. Podobało mi się to. Bardzo mi się to podobało. Jeszcze raz jestem gotowy objectem. No więc cały czas ósemeczki idą. No. Bardzo dobra bitwa. W Lola nie grasz? Nie gram, nie gram w Lola, nie gram. Forma dobra. Dobra forma, jak widzisz. No. Trzyma się forma, no co mogę powiedzieć. No. Bardzo dobra forma. Dieta jest, trening jest na najwyższym poziomie.
Forma się trzyma. T26 to jest premka. Ładny pancerz. Pancerz, nie pancerz, tylko kamuflaż. I co, jak tu gramy, panowie? No, Urbi, powiedz coś tutaj. Jak tutaj gramy? Jedziemy na prawo. Tam kolega jedzie pod górkę. Tam już coś się pojawiło, panowie. T49. Już tam kąsa naszego. Już tam naszego ugryzł delikatnie. No, już go ukąsił tam bardzo fajnie koleżka sympatyczny. Bardzo dobrze. A nagrasz kiedyś film, jak dla debila, jak nagrać film na YouTube na darmowej nagrywarce? Wiesz, że kolego, nie zrozumiałem cię za bardzo. Jak streamować mam nagrać, czy streamowanie nie jest skomplikowane, jest bardzo proste. Nie, Alusia jeszcze nie śpi, no co ty? Żona się świetnie bawi, żona tam sobie, wiesz, z córką radzą. Także nie, oni się bawią, no o tej godzinie ona jeszcze nie śpi. No dobra, możemy tu podjechać i wsadzić buta i ja jestem za tym. Tylko też trzeba uważać na lewą stronę, nie? Ole, wsadziłem mu buciora. Teraz ty, Urbi, mu wsadź. O kurde, uważaj. Uważaj, bo będą kąsać, będą kąsać. Tam ta dziesiątka jest jeszcze. Wiesz jak, no właśnie, wycofaj troszeczkę. Ja, daj teraz mi szansę. Nie przebiłem, nie przebiłem. Ta dziesiątka jest mocna. Czekaj, tu trzeba skontować. Trzeba skontować. Albo poczekaj, poczekaj, Urbi. Trzymajcie tą stronę, trzymajcie tą stronę. Trzymajcie tą stronę. Ja wiem, co tutaj zrobię. Bo to zaczyna już przybierać złe. Ten AMX, nie przebiłem tego AMX-a. Kurczę. Trzymajcie tam tą stronę za wszelką cenę. A ja tutaj już zrobię porządek. Tylko utrzymujcie tam tą stronę. Też nie przebiłem go. Żeby wam się tam nie przebili. Nie przebił mnie tym AMX-em. Drugi. Trzymajcie tamtą stronę za wszelką cenę, a ja już tu będę wiedział, co zrobić. Nie pozwólcie, żeby... O kurde, tam już mało jest. Kurde, mało zostało już tam wam. Widzę, po 17. To może wycofaj, ja będę się nimi zajmował. Wycofaj. Urbi, wycofaj całkowicie. Ja zresztą, kurde, nie ma... Chyba już tutaj nie mamy szans. Ale jakbyś wycofał... O kurde, on zauważył, że ja go lałem. On zauważył. I dobra, już nie mamy szans. Po nas, po nas. Znaczy po mnie, chciałem powiedzieć, no. Aczkolwiek... No, już mnie tu spalą. Zajadą mnie. Jeszcze odbiłem. Wycofałem jeszcze się bronię, ale to już są znikome szanse. Jeszcze odbiję tu trochę, ale to już jest po prostu przegrznięta sprawa. No i teraz ten mnie zjedzie, no. Kurczę, przebili nam się. Za dużo ich było. Była przewaga liczebna straszna. Ech.
Szkoda, była dobra, dobra bitwa była. Była dobra bitwa. Zobaczymy jeszcze, jak kolega sobie radzi. Przepraszam, że... O! On jeszcze ma stówkę chapka. To jeszcze nie jest przegrane. To jeszcze nie jest przegrane. Jeszcze nikt nie powiedział, że to jest przegrana bitwa. O, tutaj jakiś gość szczech wyzywa. Od kokotów. No to może być wygrane. Cała nadzieja w tobie, koleżko. Gragdzie. No, to jeszcze nie jest przegrane. Jak dobrze zagrasz, to jeszcze możesz to wygrać. Bo oni nie mają, zobacz, jak mało chapka ma już ten luwę. Tego luwę możesz dojechać. Ale na Tigera musisz uważać, ale luwę może dojechać. No. I ładnie. I powiem ci, że jeszcze Tiger został z takich mocniejszych. Tamci już są nadgryzieni, bo ja ich tam nadgryzłem w przepychaczu tego podobnego do Mausa. To ja go tam nadgryzłem aż dwa razy bodajże. Tam plan miałem dobry, nie? Dobrze, na razie, koleżko. No i jak musisz, to musisz, nie? Jak musisz iść, to musisz. Ulubi, także na razie. Przyjemnych snów. Kolorowych snów może nawet. Powiem wam szczerze, że tam gdybyśmy mieli lepszą... Gdyby jeszcze tam był koleżka, ten Gerard, to byśmy ich tam zjedli. Tam oni mieli za dużą przewagę liczebną. Ale fajnie to wyszło, bo mój plan był dobry, żeby ich zajechać z tamtej strony. Nie mam objecta, nie mam tego objecta. No tak bym, bo mi coś nagrywarka nie działa i przy okazji jak zrobić tak, żeby... ale co, żeby nagrać, żeby... Ja nie nagrywam nagrywarką z peceta. Jak, po co mi na pececie nagrywarka? Ja na pececie nagrywam OBS-em albo Actionem. Ja nie nagrywam na speceta gier nagrywarką, bo to nie ma takiej potrzeby. Bo PC jest wystarczająco mocny i ta gra nie jest aż tak wymagająca, żeby używać nagrywarki. Ale nagrywarką nagrywam tylko i wyłącznie z PlayStation 4, a nie z peceta. Czekaj, bo widzę, jak koleżka gra. Ja muszę tutaj patrzeć, jak koleżka gra. Powiem ci, że to może być wygrane. Możecie to wygrać, bo macie jeszcze E75, który się trzyma w miarę dobrze, ma 100 chapka, a E75 jest twardy. Ty też masz jeszcze 81 chapka. Także... No powiem ci, że możesz to rozegrać. Tamten już jest ładnie nadgryziony. Aczkolwiek Arta, tutaj no jest przewaga jednego, bo u nas jest Arta, nie? A u nich jest, też jest Tiger 2, tylko że mówię, u nich są już tamci nadgryzieni, to poważnie, bo oni walczyli tam z nami w tym przepychaczu. Także tam oni już mają nie za dużo chapka. T32, zobacz, że on ono już szedł bardzo ładnie, to chyba Arta go zwinęła. Bardzo ładnie. Podoba mi się to. Bo ten Arton nawet dosyć dobrze gra, zauważcie, że on już ma dwa fragi, nie? On dobrze, jakbyście mu spotowali, to on jeszcze wyciągnie. O, ten, uważaj, on jest ciężki do przestrzelenia. Jeszcze Tiger, wycofaj, wycofaj stąd. To nie ma sensu, oni cię zjedzą tutaj. Chyba, że jeszcze dojedzie ten... A gdzie jest ten na 75? We dwóch musicie tu działać. O, ładnie tego Tigera przycisnęłeś, podobało mi się to. To może być ciekawa bitwa, możecie to wygrać. Tam ktoś powinien zajechać, tamten już dobrze kombinuje. Tam dobrze, ten Luke ENX. On dobrze kombinuje, on bardzo dobrze kombinuje. Tak. Gdzie jest ten Tiger? On jeszcze jest gdzieś, nie? No on jest ciężki do przestrzelenia. On jest jak Maus. O, już dostał, ale ktoś go ugryzł. Weź teraz tego Tigera. Weź Tigera, na spokojnie, przywal mu. Teraz. Dobrze, dobrze.
oddał ci delikatnie, to może wycofaj. Ale tu jeszcze jest ten typ 4. Tu chyba trzeba delikatnie wycofać, coś mi się wydaje, bo jest 3, widzisz? Co się zrobiło? Dobra, ten E75 dojeżdża tego Tigera. Ty uważaj, bo tam jeszcze jest, no właśnie, ten Heavy. Ty już musisz wycofać. Ty już musisz wycofać. Daj im, niech powalczą. Właśnie, wycofaj. Już wycofaj. Daj im, by to się jeszcze przydasz może. Także daj im walczyć. Oni sobie już tu powinni poradzić. Tam jest jeszcze E75. Tigera powinien ten E75 już schrupać. Teraz ten schrupie Tigera chyba. Wyjechał na niego. A dobrze, magazynek poszedł. I teraz E75 powinna sobie poradzić. A ty może z daleka dobijać tego. Może go przestrzelisz. Dobra to była bitwa. Bardzo dobrze rozegrane. Pięknie to było rozegrane. Pięknie. Bardzo ładnie. Podobało mi się to. Super to rozegraliśmy. Ja wiedziałem, że to jeszcze nie jest przegrane. Potem jak nas tam zjedli. Dobra. Dobra. Nie, to teraz tak. Jedziemy ósemki znowu? Dobra, ósemeczki. To ja jeszcze raz objectem pojadę. A ja jestem dowódcą, wybaczcie. Znowu to co wtedy. Wybaczcie. Znowu byśmy czekali. Tak, przecież on uciekł już. Poszedł kolega spać, a ja jestem dowódcą, to muszę naciskać bitwa. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Teraz ja będę, koleżko, za tobą jeździł, bo ty masz większe doświadczenie niż ja. Ja to wiesz, w tej grze. Także ja zawsze wolę za kimś jeździć, kto ma lepsze doświadczenie, nie? Tak samo jak, wiesz, na siłowni, nie? Jak ktoś ma większe doświadczenie ode mnie, to zawsze, ale rzadko się zdarza. Ale jak się zdarza, to raczej, wiesz... No to dobrze, tak? Chcesz, to po prostu się rozdziel, a ja pojadę... Gdzie ja tu mogę pojechać? Na prawo. Ja pojadę na prawą, ty pojedź na lewą. Dobrze. Masz rację. A ja pojadę walczyć, nie? Bo tu ja jestem top tierem, to... Zresztą ciężkim, to ja pojadę walczyć. Wszyscy na tamtą stronę. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lubi grać w gry. No, a kto nie lubi grać w gry? Każdy lubi grać w gry. A to, że jestem... To, że wiesz, ćwiczę kulturystykę, jestem zbudowany, to nie znaczy, że nie lubię sobie WOTA popykać, nie? No wiesz, o co chodzi. To wiesz, to nie wyklucza, nie? Nie wyklucza. Ta sylwetka moja niczego nie wyklucza. A wręcz to napędza tą całą sytuację, bo wiesz, bo ten pancerz w tych czołgach jest taki jak moje bicepsy, nie? O, patrz, luwę. Ale za skałą są. Luwę i typ 59. O, jest, wyjeżdża jeden. Tak, tak, tak. Tam ktoś przejeżdża. Ładnie. A, to kawuszka. Kawuszka jest twarda. Ja muszę wycofać. KW jest twardy. KW4 jest bardzo twardy, ale go można przebijać. KW4. Go można w górę przebić, nie? On ma tam taki czajnik. I co można w tamto go przebić, w ten czajnik. O, tam luwę. Typ 59, on ma twardy łeb, wie, że ma twardą. Co tam się dzieje na mapie? Tu wszyscy są, dlatego mówiłem, że mi się to nie podoba. Dlatego właśnie mówiłem, że mi się to nie podoba, że wszyscy jadą na tamtą stronę. Bo tutaj zobaczcie, że są wszyscy praktycznie.
Ten luwę, jak wyjeżdża cwanie, go będzie ciężko przebić, tego luwę. Aż, nie przebiłem. A on też próbował mnie przebić. Też nie dał rady. Nie przebiłem go. Kurczę, drugi raz. Tam kolega już tylko 17 chapka, już zszedł. Nie podoba mi się to, bo zaczynamy tu dostawać. I przebił mnie luwę. Przebił mnie, bo za bardzo dół pokazałem. Płyta dolna, jak pokażesz, to... A, skorpion. Skorpion weszło. Weszło, a tak mnie chciał przyczaić. Luwę. Ten luwę tam cwanie gra. Nie przejdzie, to go nie przebije. Typ 59. Oni nas tutaj przepychają. Zobaczcie, że oni nas tutaj przepychają. No i luwę mnie przebił. Luwę jednak ma, kurde, te działo. Ja mam luwę, to wiem, co to znaczy. To on ma te działo takie, kurde, precyzyjne. Ja dlatego się schowam może troszeczkę. Luwę ma bardzo precyzyjne działo. To jest, kurde, precyzja w najwyższym wydaniu. Niemiecka, kurde, precyzja. To jest jak, kurde, Mercedes ten luwę. Tam jeszcze obiekt jest, ja pierdykam. Jest ten luwę... Dobra, ten skorpion chociaż szedł. Tutaj ja pierdykam. Patrzcie, tego już zdjęli. Co ja mogę tu zrobić? Oprócz tego, że się wycofać. Ja pierdykam. Zobaczcie. To powinna być lufa, lufa do tyłu i ucieczka. Patrzcie, jak nacierają, patrzcie. A ja tu już nic nie zrobię. Ale mnie tu dojadą teraz. Tu się schowam? Nie wiem, co mam zrobić. Z chęcią bym się tu schował w rogu i ssał kciuk teraz ze strachu. Ale oczywiście to jest nie do... Ule, jeszcze object, ale dopadł mnie. Zobaczcie, on na mnie będzie chciał tutaj skoczyć z góry. No. Skoczy, skoczy. Ole, epickie to było. Epickie to było. Ale był na mnie zażarty. Ale był na mnie cięty, nie? Bydlak, ale on teraz nic nie zrobi. On tutaj będzie śmierdział, bo on nie wycofa stąd. Ale zażarty był. Teraz popatrzymy, jak kolega gra. Ale był na mnie cięty gnojek, no. Smarkacz. Z bąblem w nosie był na mnie cięty. Ja jeszcze go nie przestrzeliłem. Czy jestem Polakiem? I za to powinieneś dostać bana. Oczywiście, że jestem Polakiem. Jestem Polakiem z krwi i kości. Jaki akcent? Co ty mi tu z akcentem wyjeżdżasz? Jestem Polakiem z krwi i kości. Polska ze mnie kipi. Kurczę. Szkoda, no tam przebili się. Ale to jeszcze nie... Ja, tak jak w tamtej bitwie powiedziałem, to nie jest przegrane jeszcze. To tak samo w tej bitwie mu... O, teraz bym może przesadził, gdybym powiedział, że to nie jest przegrane. Teraz by to była lekka przesada, jakbym powiedział, że to jeszcze nie jest przegrane. Ale tam jest object 252, on jest nadgryziony. Tutaj typ też jest nadgryziony. A więc tu po jednym strzale tylko i masz fragi. No... To już raczej jest przegrane. Aczkolwiek nie. Dodam ci troszeczkę jeszcze otuchy i powiem, to jeszcze nie jest przegrane. To jeszcze nie jest przegrane. Ja w ciebie wierzę. Gerard, ja w ciebie wierzę. Ty będziesz jak samotny jeździec. Pokaż im. Pokaż im, co potrafisz. Tak, ty, ja wiem, że ty się nie boisz. Pokaż tym obsrańcom z bąblem w nosie, jak się gra w WOTA. Pokaż im. Tak, ja w ciebie wierzę. Ja wiem, że ty to wygrasz. Ten jest nadgryziony. I to bardzo mocno. On ma się... O, ja, ten z tyłu cię gnębi. To prototyp. Tak, weź go wykończ. Ule, co? Ale epickie akcje tu odchodzą. Widziałeś, jak byłby na ciebie zażarty? Tak samo jak ta kawuszka na mnie. Ale jak skoczył na ciebie. Bardzo fajnie.
dla tej samej akcji, co warto było oglądać, jak on skoczył. Pudełeczka trzeba otwierać. Testosteron z ciebie kipi. Chodzi o to ci, że syntetyczny? Nie, no syntetyczny nie może ze mnie kipieć, bo nie biorę takiego. Ale możliwe, że taki naturalny kipi ze mnie. A jestem, co, jestem za wesoły? Mam być trochę bardziej smutny? Nie, za dużo jest tych pudełka. 9, poczekaj, otworzę te wszystkie pudełka. Bo tu są fajne nagrody, nie? Czekajcie, jeszcze 7 pudełeczek. Poczekajcie, otworzę te wszystkie pudełeczka i wracamy do gry. Jeszcze 4. No bo tu jednak trochę tego jest, ten taki zestaw naprawczy. To też trochę kosztuje, nie? Apteczka. Coś ten Wargaming hojny się zrobił ostatnio. O, bestia tam chodzi. Dobra, czym jedziemy? Ja jadę też, cały czas objectem tnę. Ty też masz 8, dobra. Nie ma szans panika? Nie, ja ci powiem, że radziłeś tam sobie. Aczkolwiek, no gdzie, no sam byłeś, nie? A ich było ile, nie? A ja jestem tutaj tym. No radziłeś sobie dobrze, także wiesz, ja nie mówię, że słabo zagrałeś, dobrze tam grałeś. Oni, wiesz, ale ja ci powiem, że dużo tam miałeś tanków na jedno skubnięcie. To wcale nie było, jak jeszcze miałeś tego koleżkę, to wcale nie było takie przegrane, ale jak już straciłeś kolegę, to już tam koniec poszło. Poczekajcie, z tym kolarzem porozmawiam. Dobra, już porozmawiałem z kolarzem. Z kolarzem pogadałem, już zamieniliśmy parę słów szybkich. Ile kosztuje niedroga dieta na redukcji na miesiąc? Niedużo, naprawdę mało. Naprawdę, to są... To... Ja znam gościa, który miał catering, znam, to jest mój podopieczny, gość, który miał catering i mówi, że na diecie mojej zaoszczędzał 600 zł na jedzeniu, to sobie wyobraźcie, na tym cateringu. Także tania jest dieta, nie jest droga dieta. Zależy jeszcze, jak wołowinę chcesz non stop jeść, zamiast na przykład piersi z kurczaka, no to koszta rosną, nie? O, tam coś przebijają. A to tylko AMX. To on będzie tutaj spocił. AMX. Przejechał ten AMX. Ale się przebił, nie? On, wiesz, on ma małego, jeżeli chodzi o objecta, wiesz? To muszę ci zdradzić taką tajemnicę, że on ma małego cooldowna, wiesz? Tego T34 możesz prysnąć. On ma mojego cooldowna, wiesz, jak podjedziesz tylko pod delikatną górkę, to musisz pokazać im... O, patrz, ładnie weszło. To musisz im pokazać dolną płytę. Jak dolnej płyty nie pokażesz, to nie podjedziesz po prostu, wiesz, to po prostu nie strzelisz, bo ten cooldown jest taki mały, że nie opuścisz tak po prostu wieży. O, kto przywalił? WZ-ka. WZ-ka. Trzeba tu troszeczkę obniżyć. Obniżyć trzeba delikatnie. Trzeba obniżyć, bo tu z tego nic dobrego się nie upiecze. Tam jeszcze jest AMX. On przejechał, oni nie przejechali. Oni tam walczą z naszymi. To zresztą jest trochę głupio zrobione, bo zobacz, ile tam jest naszych. Co oni tam robią? Że tam się tak skupili. Przecież tam nic nie ma ciekawego. Tam tylko są dwa AMX-y. A oni się tam skupili, jak tam by nie wiadomo co było. Jak tam by same ciężkie były. Jest tutaj object. No, ktoś ci wali tutaj, to na ostro. Nie wiem kto. Może dobrze by było to obniżyć troszeczkę, wiesz? Tutaj.
Zresztą nie wiem. Zostawiam to dla ciebie. Ty masz lepsze doświadczenie niż ja. Ja nie wiem, co ja tu mam zrobić teraz, bo oni nas zajeżdżają z tamtej strony. To zaraz będzie niebezpiecznie. Mówisz, żeby się tam wycofać? Możliwe, że i to jest dobry pomysł. To pojadę za tobą. Jakby się tutaj przebił. Ale zobacz, jak tam się przebijają ładnie. Tam nas robią jak chcą. Tam już jest bardzo kiepska sytuacja. No dobra, ja spróbuję podjechać delikatnie. Spróbuję podjechać i od dupy strony. Z flanki tutaj tak naprawdę jakby przycisnął, ale bym musiał być pewny, że tu nikogo nie ma. Stamtąd ta WZ-ka strzelała. Jakbym... O, jest tu ta WZ-ka. To jest ten, co tu bruździł tyle. I tutaj, patrz. Jak oni tą WZ-ką będą się zajmować, to ja tu z flanki podjadę i zrobię tutaj porządek. Właśnie o to mi chodziło, tylko już ten mnie widzi. Tak, już strzelił raz. Tam jest object. Jak oni dojadą tą WZ-kę, to ja jednak będę mógł tutaj wjechać. W Polsce nie ma tak dobrej wołowiny. A, gdzie trafiłem tej WZ-ki? A oni ją zjedli. Dobrze, patrz, teraz od dupy strony. Teraz mogę to rozegrać, jak Rambo. Teraz. Teraz jak Rambo tu wjadę. Oni już mnie widzą, obiekt mnie widzi. O kurde. O ja pierdykam, oni mnie widzą. Za blisko. To nie był dobry pomysł. Jak oni mnie wylukali? Jakim cudem oni mnie wylukali? To psrańcy. Nie przebiłam go. Kurde, oni mnie wylukali z takiej odległości. To jest nieprawdopodobne. Ten obiekt się wycofał, ale... Ja go nie mogę przebić. Gdzie go można przebijać? On jedzie po mnie. On po mnie jedzie. Dobra, teraz obrócił. A, zszedł. Dobra, koleżka go zdjął. Bardzo ładnie. O, zabili mi koleżkę. O kurde. Ale ja cię pomszczę. Ty się nie przejmuj. Ja cię pomszczę, kolego. To tak łatwo... Ja im tego nie odpuszczę, wiesz? Właśnie. Muszę gąskę naprawić. Wycofać. Ja tego im nie odpuszczę. Ty się tym nie przejmuj. Oni żywi nie wyjdą z tego pojedynku. Nie widzę ich. Tam przejechali. A gdzie jest tarta? Tutaj jest trójką dojechał. Nie wiem, co tu mam za bardzo zrobić. Oni nie przejadą tutaj za górkę. Wiedzą, że my jesteśmy. Aczkolwiek tu kolega będzie... Już dwóch tutaj jest. Bardzo dobrze. To się zaczyna dobrze robić. To ja wjadę też na kapa. Dobra, to ja cofnę na kapa. Tak chcą się bawić, to się będziemy tak bawić. Ja cofnę na kapa też. Skapujemy, gnoi. Tu się schował. Skapujemy ich jak nic. Boże, tutaj gość znowu... Czekajcie, bo on założył drugie konto. Dobra. Zakładaj następne.
Dokładnie. Skapiliśmy ich. Nie chcieli się poddać, to ich skapiliśmy. Dobra. Jedziemy. Jeszcze jedną bitewkę jedziemy, ok? Gerard? Jeszcze jedną bitewkę pociągniemy. Jeszcze raz obiektem. To będzie taka bitwa samych obiektów. Także dawaj, bierz jeszcze. Czy bez wydawania hajsu na grę, na tą grę da się pociągnąć? Ja ci powiem szczerze, że ja wcześniej tutaj wydawałem, o czym mówiłem. Znaczy, jeżeli chodzi o premium, nie? O konto premium, to miałem tutaj konto premium, no przecież nie będę kłamał, nie? Jest gościu, już tutaj zatwierdził. To wydawałem kasę, ale jeżeli chodzi o czołgi premium, no to wystarczy jeden czołg premium, żeby ciągnąć całą grę. Takie jest moje zdanie. Wystarczy jedna premka. A te premki wszystkie, co tu widzisz, to są prezenty. To mi żona pokupowała te premki. Także nie patrz na to, że ja mam tyle tych premek. Tyle mam ich, bo lubię po prostu. I żona mi je kupowała jako prezenty. A wystarczy jeden tank. Mi się wydaje, że luwę jeden wystarczy, który podejrzewam, że na polskie warunki to też jest trochę, nie? Taki luwę. Ale wystarczy jeden taki premium ósemka, żeby ciągnąć całą grę. Tak jest moje zdanie. A jeżeli ktoś zna się lepiej i myśli inaczej, to może się wypowiedzieć. Dobra. Gdzie jedziemy? Gerard of Libya. Gerardzie, gdzie jedziemy, powiedz mi. Jadę za tobą, ale wszyscy znowu na jedną stronę. Co mi się nie za bardzo podoba. Ale to ostatnia bitewka. Ostatnia bitewka i ja kończę. Moje kochane mordki. Tu bulldog jest. O, tam będzie kocioł. Tam będzie kociołek. Tutaj jak podjedziemy, tutaj jest ich trochę. Tu jakby ich ubił wszystkich. Tu można fajnie sidescrapa postawić. Podjechać, tak. Oj tak. Oni już się wycofali. O kurde, przebił mnie jeden. Znowu mnie przebił. Gdzie mnie przebija? W bok czy we włas? Ja tutaj podjadę trochę. Luwę mnie przebija, nie? Chyba. Luwę. To jest IS 7. Patrzcie. Oni będą chcieli się tu przebić. I tu są dwie fałki. Dwie fałki setki. Panowie, to jest przegrane tutaj. Powiem wam jedno tylko, panowie. Stąd trzeba spierdzielać jak najszybciej się da. Bo to już jest przegrane tutaj, panowie. Tutaj są dwie fałki i jest siódemka. T30. To jest po prostu rzeźnia. I tu, patrzcie, tu nikt nie jedzie. Jesteśmy tutaj sami. Oj, panowie. To wy tutaj sobie walczcie. A ja sprawdzę tam, czy mama czasami nie zostawiła żelazka nastawionego. Pojadę zobaczyć, co się w domu dzieje. A wy sobie tam walczcie. A ja sobie pojadę zobaczyć, czy sami światło w łazience nie zostawiłem zapalone. Tak, a wy tam sobie fajnie toczcie tą walkę. Dobra.
Oni tam sobie ładnie walczą, tam tylko słyszę odgłosy. Tam nie było szans. No gdzie dwie fałki i jest siódemka i te trzydziestka. No to co tam można było walczyć? Czym? Czym? Ósemkami? Jak tam dychy i dziewiątki. Nie przesadzajmy. To ja już wolę sobie tu powalczyć. Oni się tam przebiją jak będą chcieli. Tam będzie kocioł zaraz. Także ja wolę sobie tu powalczyć gdzieś z boku na spokojnie. Nie to, żebym się bał, nie? Ale wolę troszeczkę dłużej pograć. Lepiej wchodzi na barki żołnierskie, czy siedząc hanta, lepiej wchodzą na barki zawsze. Ja pierdykam, tu JGPZ. Ule, T95. Jakie tu byki same wjechały. Ja pierdykam, ale popatrzę jeszcze na koleżkę. Ale tu same bydlaki wjechały. Aż, no, T95 i JGPZ niszczyciel z 10. To jak on pierdyknie, to drobne z kieszeni wypadają. To jakbyś cios od Tysona dostał. Na bajki lepiej wchodzą hantle, moim zdaniem, niż żołnierskie, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Hantle są najlepsze. Ale patrzcie, nasi kapują. Ty, to może być wygrane. Gerard, to może być wygrane. No, skapują. Albo nie. Skapują? Skapowali. Skapowali. Ja pierdykam, skapowali. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, to zagramy jeszcze jedną. Jak tak przyjemnie poszło, to zagrajmy jeszcze jedną. Fajnie, no bo przegrywaliśmy bardzo sromotnie. Także jakby nie skapowali, jeszcze jedna bitewka. Ja pojadę jeszcze raz objectem. Albo dla odmiany pojadę luwem. Luwem pojadę dla odmiany. Też ósemeczka. No dobra. Naciskam. Bitewka. No i pojedziemy. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Sto trójka w drużynie przeciwnej. M103 ciężki do przebicia. Backchat magazynkowy, niebezpieczny jak cholera. AMX też magazynek, dziewiątka. Z dupy może zrobić sito. AMX65. Tak poza tym to nic nie widzę. Trzy te górne. Trzy te dziewiątki, trzeba na to uważać. U nas AMX50-120 też bardzo dobry. Też z dupy robi druślak. Ja tutaj pojadę na tą flankę. Tak myślę, że gdybym tu po środku atakował, aczkolwiek no są już. Zobaczymy. Tu już jest jeden strzał. Poszedł i to celny. Nic tam nie widzę. Nic tu nie ma. Nic tam nie widać. Odległość spora. Nic tam nie widać. Podjeżdżam blisko. O, jest backchat. Nie weszło w tego backchata. A ja też odbiłem. Ja odbiłem. On mi tutaj po pancerzu próbował skrobać. No, ale ładnie odbiło. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie odbiło. Tutaj też gość mnie próbuje przebić. No chodź.
Wycofam. Ale zobaczcie, jak ładnie poszło po pancerzu, nie? Ześlizgnęło się pięknie, co? Widzicie? To nie takie hop-siup. To nie takie hop-siup luwę przebić w górną płytę. TSM wyjechał do tego gościa. O, jest, zdjęli go, zdjęli go. Zdjęli go. To tutaj jak wyjadę, to się narażę na dwie strony. Nie mogę tu wyjechać, nie. To by była czysta głupota, gdybym tu wyjechał. Tego nie zrobię. Nie zrobię tego. Tu gość to robi. Dokładnie to, co ja chciałem zrobić. Czy on za to przypłaci, czy nie przypłaci? Nie przypłacił za to. Ani troszkę. Patrzcie, a tam są. Dostał gościu. Dobra, ja teraz wycofam. On jest tam cały czas. Jeszcze raz. Dobra, przejechał. Teraz będzie... Ta M103 jest ciężka do przestrzelenia. Nie przestrzelę go, żebym się zesrał. Tam trzeba dolną płytę haczyć. Uważaj, uważaj koleżko, bo po lewej stronie właśnie. Tam są, na lewo. Tam w przepychaczu. Tam. Nie wiem, co tutaj zrobić. Czy podjechać? Czy po prostu tak zajechać? Wiem, jaki masz plan. Ja wiem, węszę ten plan. Tylko, że ci powiem, że to będzie ciężka sytuacja, bo zobacz, jaka już jest przewaga. Ale wiem, o co ci chodzi. Chcesz podjechać od dupy strony. Chcesz to rozplanować inaczej. Jestem ktoś... A! O kurde, SU mi wywalił. Gdzie to jest? Szóstka. Wycofać. Skąd ten SU przypierdaczył? A z tyłu, oni już są z tyłu, kolego. Obracać to. Ule, tu wjechali, nie było żadnych szans. Nie było żadnych. Oni się tam przebili, wiesz, z tamtej strony. Tam nie było żadnych szans. Popatrzę na twoją śmierć, przepraszam, że aż tak... Oż, kurde. Tu nie było żadnych szans, żadnych. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście na tym streamie. A 40 osób ostatnimi czasy za dużo. Dziękuję ci, Gerardzie, za grę też. Gerard of Libia chyba, to ten nickname tak się czyta. Za grę ci dziękuję i powiem wam szczerze, że ostatnimi czasy za dużo osób mnie ogląda i się stresuje. I nie za bardzo mi idzie, nie za bardzo. Stres jest po prostu ogromny. Nie za bardzo chce mi iść po prostu. Jak mijają ci święta? Bardzo dobrze mi mijają, kolego, idealnie. I dziękuję wam wszystkim, że byliście ze mną na tym streamie. Dziękuję tutaj kolegom za fajną zabawę, którzy grali ze mną w Plutonie. Naprawdę bardzo fajni goście. Widać, że prawdziwi Polacy. Dzięki, na razie, cześć i pozdrawiam was, panowie. Przyjemnych snów, kolorowych snów. Na razie, cześć.